Podjęliśmy tę uchwałę. Przystępujemy do punktu 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych dzielnicy w roku 2013. Szanowni Państwo, ponieważ jest to projekt zarządu, w imieniu zarządu chciałbym Państwu zaproponować podjęcie uchwały w brzmieniu takim, jaki macie Państwo na załączonym druku. W związku z faktem, że sprzątanie w mieście przeszło w tej chwili z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu do MPO, mieliśmy w budżecie zaplanowane 10 tysięcy złotych na likwidację dzikich wysypisk śmieci przeznaczone dla ZIKIT-u. Również po rozstrzygnięciu przetargów na dwa zadania, wykupienie kolumny w Głosie Nowochódzkim wysokości oraz redakcja kolumny w Głosie Nowochódzkim, pozostały nam środki w wysokości w jednym przypadku 12 620 zł, w drugim przypadku 1412 zł, czyli środki w łącznej wysokości 24 000 zł. Proponujemy przeznaczyć Państwo na zadanie zgodnie z projektem uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez poszczególne komisje merytoryczne Rady i będę po kolei prosił o opinię przewodniczących poszczególnych komisji. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Praworządności. Komisja podjęła, zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie zakup pompy z pływakiem dla okręgowej, znaczy ochotniczej pożarnej w Kościelnikach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Edukacji. Komisja Edukacji, Kultury, Oświaty, ta komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze w sprawie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, to komisja kolegi Rojewskiego. Bardzo proszę o opinię. Komisja po dyskusjach stosunkiem większości głosów 7 czy 1 sprzeciwiającym się przyjęła pozytywnie projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Wysłuchaliście Państwo opinii poszczególnych komisji merytorycznych. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tejże uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. 20 głosów za. Dziękuję Państwu uprzejmie.